ciekawe, jak organy skarbowe poszacują rynkowość ceny takiej działki i wielkość zobowiązania podatkowego z tej transakcji. Notariusz choć odnotował, że sprzedawana działka obciążona jest 300-milionową hipoteką, to jednak nie odnotował, aby strony transakcji okazały pisemną zgodę hipotecznego wierzyciela na jej zawarcie. Nie wydaje się Wam to dziwne? Opinia kancelarii profesora Modereskiego jednoznacznie stwierdza konieczną zgodę wierzyciela hipotecznego na taką operację, a przecież tak prosto jest poprosić o wykładnię tego problemu aparat skarbowy. Czemu tego nie zrobić? To przecież operacja za 200 milionów złotych. To są kolosalne pieniądze. Dlaczego nie poprosić aparatu skarbowego o dokonanie wykładni podatkowej tej transakcji? Nie warto mieć pewności, że to, co zrobimy, nie zaszkodzi miastu i szpitalowi. Spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne nawet nie ukrywa, że spółka z założenia nie ma możliwości uzyskiwania dochodów na pokrywanie własnego zadłużenia. Więcej, w przypływie szczerości mówi, że znając niesolidność szpitala jako płatnika, a o tym raczej powinien coś wiedzieć, bo był przez długie lata wicedyrektorem tego szpitala, więc na temat solidności szpitala jako płatnika na pewno dużo wie. Otóż znając niesolidność szpitala jako płatnika, mówi, że nawet na ten milion za dzierżawę nie bardzo liczy. Negowane są i poddawane pod wątpliwość wszelkie opinie w tej sprawie specjalistycznych instytucji finansowych należących do najlepszych w Polsce, jak na przykład Instytut Modzelewski i Spojnicy, czy nawet w Europie, jak instytucja KPMG. Celem tych działań jest niedopuszczenie do restrukturyzacji finansowej naszego szpitala. Jest to działanie na szkodę mieszkańców naszego miasta i na szkodę szpitala. W dniu wczorajszym Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała zbycie nieruchomości na rzecz GIM-u. Jest negowanie inicjatywy ze strony pana prezydenta, tylko to jest blokowanie skrajnej nieodpowiedzialności i krótkowzroczności, bo tak naprawdę nie mówimy tutaj o żadnej restrukturyzacji szpitala, tylko o pewnej wirtualnej fikcji. Pan prezydent przez ostatni czas nie zrobił nic, dosłownie nic, żeby rzeczywiście wprowadzić jakieś praktyczne działania dotyczące uporządkowania sytuacji finansowej w szpitalu zarządzanym przez dyrektora Marka Nowaka. Staraliśmy się przebić z wiedzą, jak naprawdę wygląda sytuacja szpitala, do radnych, do społeczeństwa, do Grudziądza, żeby im to uświadomić. Tu pewną przełomowym momentem było powołanie komisji, w której miałem okazję pracować z panem radnym Maciejem Gamowskim. Szpital został zaprowadzony do ruiny i ma ponad 500 milionów długów. I sprawcy tej katastrofy są na tej sali, ale zapewniam Państwa, że to nie jest skromny radny Andrzej Wiśniewski. No gdzieżby on do takiego długu doprowadzić? Sprawcy są. Nazywają się dr Marek Nowak i pan prezydent Robert Malinowski, którego obowiązkiem było pilnowanie finansów szpitala. Skutkiem tej decyzji dzisiejszej będzie upadek leczniczy. Nie będzie, panie radny. Skutkiem będzie oddłużenie około 200 milionów złotych, znaczny COVID i dalsze sprawy związane z kolejnymi fazami naprawy finansowej szpitala. Ta pierwsza jest pierwszą częścią dzisiaj, ale rozpoczynającą kolejne. Drugą będzie pozyskanie kredytu restrukturyzacyjnego na spłatę kredytów toksycznych, a trzecią równolegle prowadzoną
będzie sprawa kosztów funkcjonowania i organizacji szpitala. W sposób pan uporządkował albo wpłynął na uporządkowanie finansów szpitala, żebyśmy teraz ze spokojnym sumieniem mogli panu dyrektorowi Markowi Nowakowi dalej zarządzać tą zadłużoną instytucją. Wpłata kredytu przez gminę w wysokości od 12 do 13 milionów jest zabezpieczona w naszym budżecie miasta do roku 2031. Na tą spłatę dokapitalizowanie może dać pan marszałek. Szpital nasz jest regionalny. Jest to jedyny szpital regionalny w Polsce, którego założycielem jest powiatowe miasto Grudziądz. Wszystkie inne są szpitalami marszałkowskimi. Bo gotuje pan temu miastu, budżetowi tego miasta, gotuje pan szpitalowi, jego pracownikom, mieszkańcom Grudziądza, tej młodzieży, która stoi tu zaraz za nami też i patrzy z nadzieją na funkcjonowanie klubów sportowych. Pan przygotowuje wielką bombę z opóźnionym zapłonem, przejmując tak olbrzymie zadłużenie i dając upoważnienie dyrektorowi tego szpitala, że to pan szykuje, nie podejmując takiej decyzji dzisiaj, głosując przeciwko zbyciu tych nieruchomości na rzecz GIM-u, to pan głosuje nad katastrofą w mieście, nad zamknięciem klubów sportowych, nad zamknięciem jednostek kultury z tego powodu, że nie będzie pieniędzy dla nich. Ale gdybyśmy co roku nie mieli płacić kilkunastu milionów złotych na długi szpitala, czyli nie będziemy musieli płacić kilkunastu milionów złotych na dofinansowanie GIM-u, to mamy pieniądze i na sport, i na kulturę, i na szkoły, i na wiele, wiele innych rzeczy. A musimy te pieniądze płacić przez zaniedbania w postaci niedopilnowania dyrektora Marka Nowaka. Gdyby pan prezydent spełniał w sposób należyty nadzór nad dyrektorem szpitala i nie doszłoby do takiej sytuacji, te pieniądze, które teraz będą przeznaczane na GIM, mogłyby być przeznaczane, tak jak pan mówi, na sport, na kulturę, na szkołę. Tak, czego ale stabilizacji finansowej szpitalowi bardzo potrzeba. Jest bowiem groźba, że zamkniecie ten rok na dużym minusie. Odpowiedź dyrektora szpitala. Szpital reguluje swoje bieżące zobowiązania, a pracownicy otrzymują pensję. Czy zakończymy rok stratą? Nie wiem. Jeśli nawet tak się stanie, to powtórzę jeszcze raz. Sami ją sfinansujemy. A okazuje się, że to my finansujemy, a nie dyrektor. Radny Marek Czepek poinformował, jak się nie mylę, że otrzymał od dyrektora pismo, że do 2022 roku szpital będzie cały czas przynosił straty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. No to mam pytanie. To co ta transakcja dzisiejsza nam da, jeżeli w jednym, drugim, trzecim roku dyrektor znów zadłuży, doprowadzi do wzrostu zobowiązań o kilkadziesiąt milionów złotych. Ale odnosząc się do pana słów, zacytuję to, co napisało Rio w tej opinii o sytuacji finansowej tego miasta. Na powstanie tej sytuacji znaczący wpływ miała pasywna postawa organów miasta Grudziądza. Zaniedbanie organów miasta przejawiały się poprzez nieokreślenie mechanizmów kontrolnych zapewniających przestrzeganie przez dyrektora szpitala obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza zasad prowadzenia gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych, co doprowadziło do powstania bardzo wysokiego zadłużenia szpitala, a w konsekwencji do powstania straty, do pokrycia której zobowiązane jest miasto. Po drugie, nieprzygotowanie kompleksowego programu restrukturyzacji sytuacji finansowej szpitala. Po trzecie, odwlekanie w czasie podjęcia przez organy miasta działań mających na celu odzyskanie zdolności do spłaty zobowiązań i z zachowaniem racjonalnej gospodarki finansowej przez szpital, a w konsekwencji przewidywalnej i stabilnej sytuacji finansowej miasta Grudziądza, która zapewni bezpieczne wykonywanie zadań publicznych. To są uwagi do organów, nie do radnych, tylko do prezydenta, do organu wykonawczego. Jeżeli dzisiaj istotą tej transakcji ma być tylko i wyłącznie uzyskanie pozytywnej opinii RIO, to w mojej ocenie ona jest nieprzygotowana. Musimy poważnie traktować RIO. Nie sądzę i od początku mówiłem, że ta transakcja jest do przyjęcia, ale jeżeli przedstawimy cały kompleksowy pakiet działań. Spójrzcie Państwo na sekwencję zdarzeń. 6 października mamy opinię profesora Modrzewskiego, w oparciu o którą dzisiaj podejmujemy decyzję. Pytanie, a co się działo przez ostatnie 5 miesięcy wcześniej? Nic.
Dzisiaj podejmujemy decyzję w oparciu o 6 października. Kolejna decyzja jest wystąpienie do Siemens Finance, jest 29 października. Muszę zobaczyć, jaka jest niefrasobliwość. Szanowni Państwo, tak się nie prowadzi polityki finansowej miasta i szpitala. Przez 4 lata praktycznie balansujemy na krawędzi. To znaczy, że w każdej chwili Siemens Finance mógł zawołać z spółki komunalnej 138 milionów złotych. Prawda, panie Macieju, pan ma rację. To będzie wynik papierowy, ale dodatni wynik, który umożliwi, że szpital będzie stroną przed bankami. Nie zdarzyło mi się powiedzieć, że ja obciążam radnych za sytuację w szpitalu. Nie ma takiej mojej wypowiedzi w żadnej sekundzie, także czegoś takiego nie było. Jednoimiennie, jednoosobowo odpowiadam za sytuację w szpitalu i we wszystkich spółkach w naszym mieście i za to, co się dzieje. Traktowanie przez tego całego procesu, ociągnę nowe dokumenty, interpretacja podatkowa, oczywiście, że może być, tylko ta interpretacja może być w ciągu pół roku, panie radny, w ciągu pół roku. My nie mamy aż tyle czasu. Czas dzisiaj nie jest naszym sprzymierzeńcem. Prezydent wraz z dyrektorem szpitala zobowiązał się do nieprzekształcania w spółkę kapitałową szpitala przez okres 20 lat. Ponadto oświadczył, że w przypadku, gdy nastąpi to przekształcenie, gmina miasto Grudziądz na pierwsze żądanie oraz na warunkach określonych przez wierzyciela ustanowi zabezpieczenie zobowiązań dla Siemens Finance, tak? I zgodnie z treścią oświadczenie, to było 5 grudnia, stanowi formę gwarancji udzielonej wierzycielowi szpitala, czyli pan prezydent z panem dyrektorem wtedy, kiedy także potrzebna była zgoda rady, nie wystąpił o tą zgodę, tylko mało tego, razem z dyrektorem szpitala podpisali takie zobowiązanie bez kontrasygnaty pani skarbi. A dzisiaj my radni, tak, którzy część jest pierwszą kadencję, tak jak ja, którzy nie mieli swego czasu na to wpływu, mają decydować o tym, czy szpital będzie dalej zadłużany, czy nie, czy miastu się uda wyjść na prosto, czy się nie uda, tak? No to jest, uważam, że to jest niezły zabieg ze strony organu wykonawczego i obojętnie co nie będzie, to będzie to może, obojętnie co by nie było, to będzie można zgonić to na radnych, że jedni zagłosowali tak, drudzy zagłosowali tak. Myślę, że kapitały będą dodatnie po tej transakcji, ale pragnę przypomnieć, że nie będzie zwolnione poręczenie z Siemens Finance. To, co wczoraj mówiłem na Radzie Społecznej Szpitala, to, że poręczenie Siemens Finance pozostaje przy szpitalu na kwotę prawie 300 milionów złotych, oznacza, że w tym drugim etapie, o którym mówi pan prezydent, będzie bardzo trudno pozyskać bank, który będzie chciał zrefinansować kredyt szpitalu bez dodatkowych poręczeń. Czy to będzie poręczenie miasta? To nie chodzi w ogóle o rachubę, bo to jest zaliczane do długu. Czy będzie to poręczenie spółek komunalnych, patrzę na pana prezesa Dąbrowskiego, jednej czy drugiej. Dlatego, że nie sądzę, aby jakikolwiek bank chciał finansować bez dodatkowych poręczeń. Dlatego jeszcze raz mówimy o tym, że na tą sytuację, na tą transakcję, o której dzisiaj mówimy, musimy patrzeć szerzej, kompleksowo. Ona ma sens, jeżeli jest zgoda jeszcze drugiej strony, na przykład banków, które miałyby zrefinansować właśnie te złe długi w szpitalu. Dzięki korzystce z Siemensa i budowie nowych oddziałów w latach 2012-2014 szpital znajdzie się wśród pracowników trzeciej kategorii. Jak Państwo dobrze wiecie, w przyszłym roku, w 2017 roku, 1 lipca wchodzi w życie reforma systemu lecznictwa w Polsce. Szpitale będą podzielone na 4 kategorie. My się znajdujemy w trzeciej kategorii finansowania. Oznacza to, że znajdziemy się w gronie tych placówek, które o kontrakt będą musiały bić się w konkursach, takich do tej pory. Po prostu otrzymamy dofinansowanie na bazie liczby świadczeń, które były udzielane w naszej gruziąskiej placówce. A proszę zwrócić uwagę, że ta liczba była na tyle duża, dzięki nowym oddziałom, które powstały z kredytu zaciągniętego. Czym jest szpital Grudziądza? To jest 200 milionów złotych dostarczanych do Grudziądza z zewnątrz. Rok w rok. 200 milionów złotych, bo takie są przychody szpitala. Z tego 60% to są wynagrodzenia, które w większości pozostają w Grudziądzu. To jest 120 milionów. Do tego są dochody różnych firm, które ze szpitalem współpracują, w większości z Grudziądza i z rejonu. To jest suma summarum około 150 milionów złotych przywożonych do Grudziądza przez szpital. I te pieniądze zostają w Grudziądzu. Więc stąd
pilna potrzeba, aby ten szpital ratować, aby ten szpital pozostał. Rzeczywiście jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Grudziądz jest w bardzo trudnym momencie i ja jako grudziądzanka, radna sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego mam tego świadomość. To sobie zobaczą tutaj na tej mapie, co dzisiaj zastawiamy, to na czerwono mamy to w cudzysłowie zastawić, tak? I gdybyśmy tylko to mieli, to by było jeszcze pół biedy. Natomiast no, dyrektor wraz oczywiście za zgodą władz miasta, no bo przecież bez zgody tego nie zrobił, wybudował tam jeszcze inne pawilony i to jest nie 150 milionów, tylko to jest następne powiedzmy 150 milionów i dzisiaj kredyt i dług inwestycyjny wynosi 300 milionów złotych i to nas dociąża, bo gdyby było to tylko 150 milionów, to byśmy byli w stanie to udźwignąć. A też nie można mówić, panie prezesie, tak, że wybudowaliśmy szpital, że jesteśmy w stanie wszystkim mieszkańcom zapewnić, że tak powiem, opiekę medyczną, czy mieszkańcom okolicznych miejscowości, tak, no bo idąc tym tokiem rozumowania, to każde miasto pokroju Grudziądza, powiedzmy, powinno wtedy mieć wybudowany tak wielki szpital, tak? Jednak tego nie robiono. To takie rozmowy o wsparciu finansowym grudziąckiego szpitala powinny odbyć się kilkanaście miesięcy temu. To jest jedna kwestia. A co do drugiej kwestii, chciałbym się dowiedzieć, czy pani rada przekonywała radnych sejmiku województwa co do konkretnych kwot, jakie są potrzebne. Bo my w budżecie miasta mamy zagwarantowane dofinansowanie GIM-u w kwocie 5 milionów. Potrzeba jest przynajmniej jeszcze 8. I czy pani radna jednocześnie powiedziała radnym sejmiku, że chodzi o coroczne dokapitalizowanie, wsparcie finansowe, coroczne? Tyczenie spłaty kredytów przez spółkę GIM jest w naszym budżecie. W naszym budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej, jak wspomniałem wcześniej, do 2031. Wpłaty zewnętrzne są dodatkowymi wpłatami, które przynoszą ulgę dla naszego budżetu. Zaczęliśmy rozmawiać z klubem radnym dopiero w poniedziałek. Te dyskusje toczą się od wiosny, natomiast dyskusja, która miała miejsce w ostatni poniedziałek, była przygotowaniem nas do sesji grudniowej. Niewątpliwie jest to bardzo nisko oprocentowany kredyt z EBI, z czego to jest spłacane. Spłacane jest z budżetu województwa, czyli nie obciąża żadnego mieszkańca Włocławka, Torunia, Bydgoszczy. Co więcej, chcę Państwa uświadomić, że mieszkaniec Grudziądza też dostarcza wpływów do budżetu województwa, chociażby z wpływów z tytułu CIT, czyli podatku płaconego przez firmy, czyli osoby prawne. Czyli można w takim skrócie powiedzieć, Grudziądzanin wspiera budowę szpitala we Włocławku. Tak generalnie, że ta dzisiejsza uchwała jest jakby elementem pewnej całości i ona jest do przyjęcia, jeżeli poznamy poszczególne dodatkowe elementy planu restrukturyzacji, chociażby plan finansowy szpitala na rok 2017, przygotowany zgodnie z nowym statutem, przygotowane prognozy na kolejne lata, nowy statut szpitala. Przynajmniej założenia dotyczące planu restrukturyzacji i uważam, że jeżeli przygotujemy to kompleksowo i podejmiemy tą uchwałę na późniejszym czasie, to będziemy bardziej wiarygodni wobec RIO niż dzisiaj podejmując uchwałę tak nieprzygotowaną i tak wyrywkowo, fragmentarycznie traktującą restrukturyzację szpitala. Było to za budżetu 13 milionów złotych. Właśnie przypomnę, że w projekcie budżetu na rok przyszły to jest 5 milionów złotych, czyli jeden rok budżetu. Jasne, że 5 czy 13 milionów złotych to są pieniądze, za które można zrobić dużo fajnych rzeczy w naszym mieście. Natomiast pamiętajmy, że to są środki, spłata zobowiązań zawodowe obiektów, które służą Grudziądzanom. Jak Państwo wiecie, to o czym wspomniał na początku tej sesji pan radny Andrzej Wiśniewski, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię negatywną o projekcie budżetu miasta Grudziądza na rok 2017. Cena szpitala za rok 2015 wynosi około 43 miliony złotych, pozostało nam około 35 milionów złotych do pokrycia. O czym pan radny Maciej Glamowski wspomniał, szpital dzisiaj na koniec roku 2016 przewiduje stratę około 25 milionów złotych. Cielano rozmawiałem zresztą jest na sali pani dyrektor do spraw ekonomicznych, pani Dominika Cysewska. Dodatkowo musimy do tego wyniku z bieżącego roku dopisać niezapłacone nadlimity za rok 2012. Daje nam około 46 milionów.
Jeżeli sobie dodamy 35 i 46, to oznacza, że mamy 81 milionów złotych do pokrycia przez samorząd w najbliższych 2 latach. Tak jak wspomniałem, zgodnie z opinią RIO, co należy zrobić, żeby to pokryć. Do Państwa apeluję, aby Państwo podjęli tą uchwałę dzisiaj, ponieważ ona spowoduje dalszy rozwój miasta, nie tak jak wspomniała Regionalna Izba Obrachunkowa, spowoduje po prostu, trzeba będzie te wydatki szukać u siebie. Na maturgię i naprawdę poczułem się trochę jak u siebie w pracy na widowni. Ale niestety marny to spektakl, panie wiceprezydencie, tak naprawdę to, co pan powiedział, to jest prymitywny szantaż, który pan chce, żebyśmy my czapką przykryli indolencję ratusza, tak naprawdę, do tego, co się sprowadza. I niech pan nie wrzuca tych rzeczy do kosza, mówiąc, że będzie nasza wina, jeżeli to nie przejdzie. Tak naprawdę w tym koszu jest miejsce dla pańskiej wiceprezydentury Błyskiewska. A to, że nie będziemy mogli tych inwestycji przeprowadzić, to ostatecznie będzie konsekwencja tego, że przez długie lata był kiepski nadzór nad szpitalem. Maturgia, o której kolega radny Szymon Gurgin mówił, to wyjął mi to z ust, to co powiedział przed chwilą. Także proszę nas nie stawiać jeszcze raz w takiej sytuacji, że my mamy decydować. Powtórzę drugi raz. Nie zrobiliśmy, to nie my narobiliśmy tego bałaganu, a my tylko słyszeliśmy, że jest dobrze. Pamiętam, jak kolega radny Marek Szczepek się wypowiadał, jeżeli pytał, czy to na Radzie Społecznej Szpitala, jeżeli chodzi, jak wygląda sytuacja, cały czas była odpowiedź dyrektora, że jest dobrze, bo my tam z panem posłem to mamy pozałatwiane. No ma, to znaczy nie pozałatwiane, może się przejęzyczył wtedy pan dyrektor, nie pozałatwiane, tylko załatwiliśmy was, nas mieszkańców. Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, spółka miejska, miasto Grudziądz, szpital. To wszystko jest w jednym pokoju, to jest jeden pokój. Przesuwanie w tym pokoju zobowiązań, długów, z kąta w kąt naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Wręcz odwrotnie. To jest zamiatanie pod dywan olbrzymiego problemu, ale w jednym pokoju. To, że przez miesiące i przez ostatnim roku marszałek zwodził pana prezydenta, mówił o tym, że przejmuje szpital, to przecież słyszeliśmy to na tej sali. To znaczy, że marszałek zwodził pana prezydenta. Pan marszałek nie dał ani jednej złotówki na ten szpital. Póki co. W roku ubiegłym, 2015, pan marszałek przekazał dotację na Grudziądzki Szpital i na Brodnicki w wysokości 20 milionów złotych, a pan mówi, że nie dał przez cały czas ani jednej złotówki, więc pan tu znowu mówi nieprawdę. I też chcę panu powiedzieć, że rzeczywiście wiosną tego roku pan marszałek wraz z zespołem wszystkich swoich współpracowników analizował możliwość przejęcia szpitala, jak również rozszerzenia być może struktury o Grudziądzki Szpital. To były analizy, a nie obietnice przejęcia. Odnosić się emocjonalnie do zwłaszcza wystąpienia pana wiceprezydenta Sikory, ale po prostu nie da się. 3 słowa narzucają się natychmiast. To jest szantaż. To jest dramaturgia, którą stworzył, i to jest manipulacja, która jest stosowana w tym mieście i zwłaszcza przez tą ekipę rządzącą już od lat. Przypomina jedną rzecz. Z lutego 2016 roku, kiedy to RIO wszczęła procedurę uchylenia budżetu ze względu na to, że nie zabezpieczono środków na pokrycie straty szpitala za rok 2015. I co proszę Państwa? Ta sama dramaturgia, ta sama manipulacja i ten sam szantaż. Prezydent w obawie przed tym, że państwo mogą znowu nie zagłosować, przyszedł i powiedział, co powiedział. Odwołałem, proszę państwa, dyrektora szpitala. Oczywiście zrobił to nieudolnie, ale wtedy wszyscy myśleli, że dyrektora szpitala odwołał. Proszę państwa, co jeszcze powiedział? By państwa przekonać do zagłosowania nad tym, powiedział, że marszałek wszczyna procedurę przejęcia szpitala przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. I co, proszę państwa? Słyszałem wasze głosy w kuluarach. Jak krytycznie podchodziliście do tego, jak zostaliście okłamani kilka tygodni później. I co? Czy rozliczyliście prezydenta za te słowa?
I dzisiaj po raz kolejny pan prezydent, tym razem wiceprezydent Sikora to zrobił, powtórzę, szantażem, manipulacją i dramaturgią, którą stworzył. Pan Wilcz był bratem opozycji, to się absolutnie nie dziwię. Natomiast wystąpienie pana wiceprezydenta tylko i wyłącznie dotyczyło przedstawienia państwu rzetelnych informacji o naszych przygotowaniach. Rzetelnych. Państwo to nazywacie szantażem, manipulacją, okłamywaniem. Nie, proszę państwa, to jest na podstawie dokumentów, których my przygotowujemy w tej chwili. Uważam, że taką wiedzę powinniście mieć. Ten wiceprezydenta Sikory, dla mnie to jest bezczelność i buta i przypomina mi to niestety sesję lutową, kiedy tam też pan przedstawiał cudowną koncepcję i na tej koncepcji zwróciliśmy kilka miesięcy. Też chcę kolegom radnym uświadomić, że my dostajemy 2 dni robocze. A pan prezydent, który taką butą się wypowiada, stracił kilka miesięcy i nie poniósł żadnych konsekwencji za ten czyn. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, pan zawsze bardzo wybiórczo czyta dokumenty. I to, co pan przedstawia, to też właśnie, żeby budować pewną dramaturgię. Niech pan zerknie do innych dokumentów, o których pisze Rio, o tym, co cytowałem chociażby, to tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. Zacytuję jeszcze raz. Na powstanie tej sytuacji znaczący wpływ miała pasywna postawa organów miasta. Zaniedbanie organów miasta przejawiało się poprzez. Proszę też to czytać, a nie tylko to, co jest panu wygodne. Rozwiązaniem, tak naprawdę tego nie szukamy. Rozwiązaniem sytuacji jest uwolnienie szpitala w ogóle od długu. Bo zdjęcie długu inwestycyjnego, czy długu na Siemensa, to jest tylko jakiś etap tego, co mamy do zrobienia. I proszę państwa, mówienie o tym, że po zdjęciu po wykonaniu tej operacji szpital będzie mógł, stanie się wiarygodny dla banków i będzie mógł zaciągać kredyty, to jest zawracanie głowy. To tylko dowodzi, że tak naprawdę nie ma pomysłu, jak sfinansować pozostałą część długu szpitala. I nie wiem, czy to jest źle, bo myślę, że każda złotówka dodatkowego, nowego kredytu dana w ręce dyrektora Nowaka, to jest naprawdę ryzyko poza wszelkimi granicami, więc może lepiej, że jest to niemożliwe. Dobrze, swoją spółkę celową Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Owszem, spółka celowa dostała kredyt na rozbudowę szpitali na Żółkowskich, ale jak przeczytałem swoją przewodniczącą Maciej Zamoski, spłacać będzie marszałek. Widzicie państwo analogii do naszego rozwiązania? Nie. Spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne tak, pozyskała finansowanie, spłacać będzie budżet. To jest dokładnie to samo. Nie, to natomiast samo. Mamy prawo oczekiwać, panie prezydencie, że uzyskamy teraz od państwa informacje, co przez ostatnie miesiące załatwiliście państwo i rząd Banku Gospodarstwa Krajowego. Są rozmowy już oficjalne z bankiem i ich stanowisko w sprawie udzielenia kredytu na restrukturyzację i państwo będzie informowani. Szanowni państwo, ja mam tam może pełną wiedzę, tak, na temat tego, co się działo, natomiast myślę, że ta wiedza należy się wszystkim radnym. Tak? Jakie były ustalenia Banku Gospodarstwa Krajowego, jakich dokumentów bank oczekuje, jakie przesłanki muszą nastąpić, żeby ten kredyt uzyskać? Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, na komisjach i na spotkaniach mówili o szczegółach i przedstawiciele banku z wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego i to nie są jacyś tam pośredni urzędnicy, tylko to są osoby, które odpowiadają za fizyczne udzielanie kredytów. Klamowski Maciej. Przeciw. Głosuję za. Przeciw. Brawo. Dajcie nam szansę. Nie krzyczy pani. Głosuję za. Przeciw. Głosuję za. Przeciw. Przeciw. Głosuję za. Głosuję za. Głosuję przeciw. Głosuję za. Głosuję przeciw. Przeciw. Głos za. 11 głosów przeciw. 11 uchwała nie została podjęta.